Przed gmachem Sądu Najwyższego odbywa się pikieta w obronie księdza Michała Olszewskiego. Dzisiaj Sąd Najwyższy miał podjąć jakieś decyzje dotyczące tego bezprawnie zniewolonego przez reżim Tuska kapłana. Jest kilkadziesiąt osób. Pokażę Państwu, jak wyglądają transparenty. Zebrani domagają się uwolnienia nie tylko księdza Michała, ale także pani Urszuli Karoliny. Widać transparent organizacji Wolni Polacy. To jest organizacja związana z Oskarem Szafarowiczem. Dzień dobry. Z rodziny polskiej się znamy. Widzę, że tu jestem rozpoznawany.